Siema, cześć. Włączę sobie mikrofon, słuchajcie. O, myślę, że będzie mnie lepiej słychać. Witajcie, witajcie z Norwegii. Dzisiaj jest pierwszy dzień po naszym przyjeździe. Wczoraj była podróż, o której bardzo szybko zaraz wam opowiem, jak to minęło. Jest pięknie już, jak widzicie, warunki są, robią się jesienne. Jeszcze nie są w pełni jesienne, ale już się robią jesienne, szczególnie tutaj w górach. Przepiękne kolory. Dzisiaj mamy w ogóle pogodę bardzo fotograficzną. Mało do łażenia po wysokich szczytach, które co chwila toną w chmurach. Natomiast jest bardzo, bardzo, bardzo fotograficznie, fotogenicznie. Światełko nasyca kolory, jest rozproszone, dramatyczne w ogóle niebo. Zresztą ja wam tutaj teraz opowiadając o naszej podróży. Puszczę trochę filmików, przebitek, może jakieś foty wrzucę teraz. Jak widzicie, piękny mostek, potok, góry, w górach wodospady. Jesteśmy w okolicach jeziora Gjende, tuż przy górach, najwyższych górach norweskich Jotunheimen. Dzisiaj mieliśmy robić bardzo długi szlak, długą trasę właśnie po szczytach górskich nad jeziorem Gjende, natomiast przez pogodę, przez bardzo silny wiatr w dłuższych partiach zrezygnowaliśmy, robimy objazdówkę. Szukamy właśnie takich miejsc w dolinkach, poznajemy teren. No i ogólnie troszkę ciągnie, troszkę pada cały czas. I generalnie wczoraj cały dzień był w podróży. Oczywiście z Polski wróciliśmy przedwczoraj. Wieczorem na prom nocny do Karlskrony. Nocka na promie bardzo spokojna. Rano wyruszyliśmy w trasę z Karlskrony aż tutaj do tego miejsca, zgarniając jednego z naszych uczestników z lotniska Gardermoen czy Oslo. Przepraszam. I trasa w sumie 13 godzin jazdy samochodem, ale widoki piękne, piękna Szwecja po drodze, norweskie klimaty. No i tutaj właściwie dopiero zaczynają się prawdziwe góry i prawdziwa taka Norwegia, którą chcieliśmy zobaczyć. Niesamowicie przyjemnie tu wrócić po 2 latach w zasadzie. Ależ to jest klimat, kurde. Ależ tu jest, są klimaty, tu są przestrzenie. Dzikie przestrzenie, po prostu kilometrami jeziora. Kurczę, no, to wszystko mogliście oglądać na moich filmikach starszych, kiedy jeszcze mieszkałem w Norwegii. Jeśli was naprawdę interesują takie klimaty, to naprawdę zachęcam was do cofnięcia się do tamtych filmików. No i słuchajcie, przez chwilę mi tu mikrofon troszkę był schowany. Mam nadzieję, że będzie mi słychać i tak. Słuchajcie, taka jest opcja, że wczoraj właśnie cały dzień w trasie, męcząca podróż, bo już wszystko drętwiało. Dzisiaj rekonesans, mieliśmy być w górach wysoko, jesteśmy trochę po dolinkach tutaj, ale ogólnie i tak tu jest taki już teren górski, można powiedzieć, już ponad chyba gdzieś koło 1000 metrów, myślę 700, nie, może 700 nie, bo ale kilkaset metrów, myślę, nad poziomem morza, to już jest takie wzniesienie tutaj. No i jak widzicie dzisiaj to światełko jest mega, mega ciekawe. Ta kamerka w ogóle tego nie oddaje. Natomiast jest to rozproszone światełko przez opady, dramatyczne chmurki. Co chwila gdzieś tam się przebija słońce z jakichś płatów takich niebieskiego nieba. Jak mówię, no, do plenerowych klimatów to jest po prostu bajka. Tak więc ja już dzisiaj nie będę więcej opowiadał, może się jeszcze później włączę przy okazji któreś. Wracamy do samochodu, zmieniamy miejscówkę. Coś jeszcze dzisiaj popatrzymy, pojeździmy, pofocimy. Zapraszam was do obejrzenia małej galerii. Być może dogram właśnie podczas pokazywania zdjęć jakiś krótki komentarz na temat ich kompozycji, na temat tego, co chciałem na nich złapać. Troszkę może właśnie podogrywam takiej narracji, ponieważ na tym wyjeździe jestem razem z chłopakami i
głupio wśród nich chodzić i coś tam do kamerki biadolić cały czas, ale jest epicko i w gruncie rzeczy nie jest aż tak zimno, bo to powietrze to jest, kurde, po prostu powiew świeżości do samych kości. Okejos, zapraszam Was do oglądania w ogóle całej tej serii wyjazdowej. Dzisiaj będzie pierwszy dzień, ale będą jeszcze kolejne 3 dni w górach Jotunheimen, 2 dni w Parku Narodowym Rago, 5 dni na Lofotach, w międzyczasie przejazdy i inne atrakcje. Zapraszam serdecznie do oglądania. Pięknie jest. Kolejna miejscóweczka, jak widzieliście, wodospad, nazwę jego napiszę na dole. Pofocone, pooglądane, pozwiedzane. Zamiast patrzeć na mnie, spójrzcie w ogóle na to, jak wygląda kosmicznie, bajecznie ten lasek. Z wielkimi głazami, z wszędzie porastającym chrobotkiem, krzewinkami, powykręcanymi drzewkami. Las dosłownie jak z jakiejś baśni, z powieści fantazy. Takie właśnie miejsca, kurde, są niesamowite. Mnóstwo motywów do fotografii oczywiście. Można by się tu pobawić godzinami. Ale my lecimy dalej. Ale, patrzcie. Kosmiczny lasek tutaj jest. My lecimy dalej. Jeszcze jedno jakieś miejsce odwiedzimy. Chyba później zjedziemy sobie do naszej chytki na obiad. Wczesny obiad, bo w zasadzie jeszcze chyba pierwszej nie ma. Zjemy, odpoczniemy chwilkę i lecimy dalej w teren. Gdzie to jeszcze zobaczymy na mapach, gdzie by się to opłacało jechać. Dzisiaj odpuszczamy chodzenie po górach, tak jak mówiłem.
W góry wybierzemy się jutro. Nie ma co tu więcej, słuchajcie, dla was mówić. Obrazki niech... Obrazki niech mówią po prostu... same za siebie. Troszkę pogoda jakby się polepszyła. Troszkę jakby się nawet ociepliło. A jutro już ma się rozpogadzać. Więc jutro lecimy w góry. Dzisiaj zapraszam was jeszcze na kolejną porcję filmików i zdjęć. Kolejna miejscówka, słuchajcie, Bystrza Rzeczne w takim bardzo wąskim, głębokim kanionie. W tym tutaj miejscu, jak widzicie, dokładnie tutaj, gdzie zaraz wam przybliżę, jest przeskok, który się nazywa przeskokiem rycerza, który generalnie nie jest daleki, natomiast mógłby być problematyczny, żeby wrócić. Tu się można rozbiec, przeskoczyć, natomiast z tej strony, żeby wrócić z tej oto skały, no to można albo iść sobie w tamtą stronę, albo próbować wrócić właśnie skacząc, natomiast no nie chciałbym wpaść tam w tą kipiel wodną, dalej spłynąć tą rzeką, bo naprawdę można by się pobijać zdrowo. Tak więc taka miejscówka ciekawa. Troszkę porobiłem już zdjęć. Ogarniamy się. Jedziemy chyba na obiad coś zjeść. A później dalej w teren, bo nie ma co siedzieć. Fajna miejscówka, ciekawa, nie byłem nigdy. Dobra, lecimy. Thank you.
Tak oto zakończyło się przedpołudnie tego dnia. Natomiast wieczorem udaliśmy się na taki, można powiedzieć, spacer, hike po wzgórzach usytuowanych niedaleko jezior, które mijaliśmy w ciągu dnia. Tam znaleźliśmy sobie szlak prowadzący właśnie już na szczyty, na którym to jednym z tych szczytów było jeziorko, którego nazwy niestety nie znam obecnie. Ale tak właśnie w takich trochę wiejskich, trochę dzikich rejonach powędrowaliśmy pod górę, podziwiając po drodze fajne otwarte panoramki. A nad samym jeziorkiem udało mi się złapać ten oto kadr, z którego jestem bardzo zadowolony, ze względu chyba na kompozycję, na światło, na kolory już jesienne. Mi się podoba, nie wiem, napiszcie, czy wam również. No i cóż, schodząc już z góry, było dosyć ciemno, aczkolwiek w Norwegii o tej porze roku było nadal dłużej, jaśniej niż w Polsce. Tam zachód słońca był około 21. Natomiast dzień był ogólnie ponury, jak widzieliście na różnych zdjęciach, filmikach. To światło pojawiało się między chmurami, tworząc naprawdę niezłe klimaty, naprawdę niezłą atmosferę. Ale ogólnie było mroczno, pochmurno, bardzo mokro, bardzo deszczowo. Ale mimo to uważam, że ten dzień naprawdę był bardzo udany pod względem ilości zobaczonych, odwiedzonych, wyeksplorowanych miejsc, ilości kadrów, a także również samego klimatu, jaki tam zastaliśmy. Na sam koniec zapraszam was tutaj na mały, bonusowy filmik, a już dzisiaj zapraszam do kolejnego odcinka, który będzie kolejnym zlepkiem kadrów, krótkich wstawek filmowych i troszkę tam moich również pogadanek. A następnego dnia wybierzemy się na szczyt pewnej górki w niesamowitych warunkach atmosferycznych. Dlatego was zapraszam już dzisiaj do oglądania kolejnego odcinka z Norwegii. Dziękuję już dzisiaj za to, że byliście ze mną. I cóż, do następnego. Trzymajcie się, hej. Wszystkie w goniu na drogę. Jeszcze gorzej. Brawo. Wszystkie się podniosły na drogę. Było zaktywizowane. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze.